Dzień dobry, nazywam się Maurycy Śmieszkalski, jestem fotografem i edukatorem w szkole Frame Studium Fotografii w Gdyni. Miasto Gdynia i Agencja Rozwoju Gdyni co roku ogłasza konkurs o nazwie Legenda Morska Gdyni. Konkurs fotograficzny, który charakteryzuje się paroma jakby kategoriami. Te kategorie to detal marynistyczny, inspiracje morskie, panoramy morskie, praca i morze oraz wakacje morskie. Zanim przejdziemy do omawiania prac konkursowych, na moment zapraszam do obejrzenia kilku fotografii mojego taty, który no, niestety już nie żyje, ale po nim pozostało dużo fajnych fotografii związanych z morskością, z Gdynią. Stąd też pierwsza praca, którą pokażę, to jest taki ogólny widok człowieka przy pracy. Zdjęcie powstało co prawda troszkę obok Gdyni, bo w Rewie widzimy tutaj na czarno-białej odbitce analogowej, bardzo ziarnistej. Widzimy rybaka, który wykonuje jakieś czynności przy sieciach. Widzimy łódź, widzimy piękne światło. No i charakterystyczne walory czerni i bieli dla fotografii analogowej. Następne zdjęcie to jest akurat bardzo prywatne zdjęcie. Troszkę dotyczy architektury, a między innymi budynku akwarium morskiego w Gdyni z widokiem na Kamienną Górę i Yacht Club. Dobrze, to teraz może następna fotografia. To jest prawdopodobnie jeden z autoportretów mojego taty. Tata sobie robił często te autoportrety. To oczywiście aparat miał już wtedy samowyzwalacz. No, czyli takie, powiedzmy, powiedzielibyśmy współcześnie selfie. Z tym, że to ma, jak widzicie Państwo, bardzo ciekawy też wymiar historyczny, bo tu widać część portu w odległości pewnej, dużo kutrów jeszcze rybackich, no i słynny statek Beniowski. Kompozycja bardzo taka perspektywiczna, która wciąga nas jak gdyby w środka obrazu poprzez liny, czyli cumy tego statku. No a wśród tych lin świetnie zakomponował się mój ojciec i piękny słoneczny dzień dopełnia tutaj jak gdyby fantastycznie kompozycję. Następna fotografia to jest bardzo dynamiczna fotografia. To jest młody chłopak. Znam historię powstania tego zdjęcia. To już są lata 50. zeszłego wieku. Akcja polega na tym, że tata zapragnął, żeby pokazać morze, czy chłopaka z nadmorza. Nie wiem, do czego mu to było potrzebne, już tego nie pamiętam, ale myślę, że tu chodziło o bardzo dynamiczne zakomponowanie człowieka młodego, który trzyma aparat, który jest młodym fotografem. No i żeby zachować jeszcze tutaj tą morskość, no to w tle mamy horyzont morza, no i jakiś kuter w nieostrości. Według mnie piękne zdjęcie wypełniające w kadrze, bardzo nowoczesne i współczesne. Oczywiście zdajemy sobie sprawę wszyscy z tego, że wykonywanie fotografii w epoce analogowej nie było łatwe. Wcześniej musieliśmy dokładnie ustawić ekspozycję, zakomponować to, przede wszystkim szanować też materiał. Tych klatek nie mieliśmy za dużo, tak jak teraz, no troszkę czujemy się bezkarni, mając zapis cyfrowy i bardzo pojemne karty. Także szacunek dla osób, które kiedyś uprawiały, jak to się mówi, z głową tą fotografię. Teraz przeszlibyśmy do pokazania paru fotografii, które ja kiedyś wykonywałem. I tutaj mam taki przygotowany pakiet paru zdjęć, które spowodują, że może uda mi się pokazać Państwu kilka sposobów na to, jak ewentualnie można sfotografować różne tematy związane z morskością, z Gdynią, z tym miejscem. Zacznę może od zwykłego, prostego, jakiegoś takiego bardziej pejzażu. Oto zdjęcie kwadratowe, jakże modne teraz, chociażby przez niektóre portale społecznościowe, gdzie kwadratowa fotografia z powrotem jak gdyby wraca do łaski i jest bardzo podobna przez to do fotografii w formatach 6x6 cm z epoki analogowej. Ciekawa sytuacja, dlatego że jesteśmy w XXI wieku, a używamy kwadratu jako takiej trochę archaicznej techniki obrazowania i zamykania w kadrze. Tu mamy Gdynię, plażę w Gdyni głównej.
gdzie ciekawa feria jakby chmur, które powodują, że wydaje nam się, że te chmury są w ruchu. Kompozycja mniej akademicka, horyzont bardzo, bardzo, bardzo nisko na dole, jak widzicie Państwo, bardzo dużo nieba, taki pustostan, no ale poprzez wypełnienie chmurami mamy zapełniony kadr. Jakże zwykła sylwetka, no ale niezwykła sytuacja, bo to bardzo poważne regaty. To jest akurat zdjęcie, które wykonała moja żona Marzena Śmieszchalska. Klasyczny żaglowiec, taki sztych współczesny, fotograficzny, z wydętymi żaglami. To jest bodajże Siedow, rosyjski żaglowiec. Bardzo piękna pocztówka z tego powstała. Tutaj mamy taki kadr powtórnie kwadratowy, w którym jak gdyby jachty spotkały się podczas flauty, czyli nie mamy wiatru. I ciekawa sytuacja nastąpiła, ponieważ jachty o różnych stylach z różnych epok spotkały się w jednym miejscu, ponieważ nie mogły dalej płynąć, ponieważ nie było wiatru. Także warto czasami zainteresować się też sytuacją, w której niby pozornie nic się nie dzieje. Tutaj mamy taki detal morski, gdzie często powtarzany, no już przez dziesiątki, czy tam nawet ponad 100 lat, bo motywy odbijających się kadłubów w wodzie są bardzo ciekawym motywem, więc zachęcam również do zamykania w kadrze tego typu zjawisk, jak również takiego świecenia jakby morza, czyli błysk, który na falach występuje, o każdej porze inaczej wygląda. Mówię tu o porze dnia, o typie światła. I akurat w przypadku czerni i bieli wodę nam zamieniło jakby jakąś taką dziwną, nieokreśloną ciecz, może rtęć, więc mamy zjawisko niepopularne, a przez to bardzo ciekawe. Jest tutaj też troszkę takich zdjęć bardziej związanych z zachowaniami, czyli możemy uznać to za reportaż. Chociażby pokażę Państwu teraz trzy zdjęcia, no takich plażowiczek powiedzmy, gdzie coś się dzieje na tych zdjęciach w formie cyklu, eseju, opowieści, gdzie finałem po dwóch zdjęciach, trzecie zdjęcie mówi nam dopiero o tym, co jest finałem jak gdyby tej opowieści, w ten sposób. Mamy też tak zwany moment bressonowski, czyli moment, chwila, ułamek sekundy, który jest bardzo ważny i nie jest łatwy do zrobienia. Musimy być gotowi do tego, żeby to zrobić, czyli trzymać rękę na spuście, być czujnym, no i obserwować, 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 aż w końcu ten impuls nastąpi i co więcej, my zdążymy to zrobić, czyli w tym momencie no, mamy sukces własny, wewnętrzny, a jak się jeszcze to uda naprawdę fajnie, no to możemy się pochwalić dalej tym i zdjęcie zaczyna wyglądać imponująco. Mamy też sytuacje takie związane z pogodą, czyli to jest akurat zdjęcie wykonane w 2010 roku, gdzie morze prawie zamarzło aż po hel. Zima była bardzo sroga, może ktoś z Państwa pamięta, to było 10 lat temu. No i tutaj odważny mors wyrąbał sobie przerębel w lodach i kąpie się. To jest u nasady jak gdyby bulwaru od strony dzikiej plaży. Gdynia nie wiedzą, gdzie to jest. Mamy jeszcze na przykład też zdjęcia nocne, czarno-białe. To zdjęcie wykonałem akurat z wieżowca Sea Towers. Też fajna sprawa. To jakieś podsumowanie zapewne regat, bo widać duże żaglowce. Żeby zrobić zdjęcia nocne, takie jak tu przed chwilą te, które pokazałem, czyli te fajerwerki słynne, no to wiadomo, że musimy użyć statywu, musimy użyć dłuższej ekspozycji i pracować raczej na funkcji manualnej, czyli dobierać samemu czas, przysłonę i czułość matrycy. Jak to zrobić? Często jest to mierzalne, czyli jeżeli coś nam w nocy świeci non-stop, to możemy to zmierzyć aparatem, traktując go jako światłomierz i zgrać te trzy parametry, czyli ten słynny trójkąt ekspozycyjny. Jeszcze raz powtórzę, czułość, przysłona i czas. Aparat nam pomoże to zmierzyć. Jeżeli mamy czarne niebo i oczekujemy
na fajerwerki, no to jest nam ciężko to zmierzyć. Tutaj troszeczkę metodą prób i błędów, jakiejś analizy, poczytania troszeczkę o tym zjawisku, jak je naświetlać, lub drogą eksperymentu, jeżeli na przykład sztuczne ognie trwają 10, 15, 20 minut czasami, no to mamy czas na to, żeby naświetlić te fotografie drogą eksperymentu, czyli raz na przykład na 2 sekundy, raz na 4 sekundy, raz na 20 sekund nawet, jak chcemy pomalować światłem i wpuścić więcej tego światła dla kompozycji do naszego aparatu, czyli zarejestrować i potem cieszyć się pięknymi zdjęciami. Możemy również wykonywać bardzo ciekawe panoramy, a pejzaż morski nastraja do takich sytuacji. Mamy często bardzo ciekawą pogodę, ciekawe zjawiska na niebie się dzieją, na morzu. Możemy zakomponować to bardzo nisko, czyli bardzo mało tego jak gdyby horyzontu, a dużo nieba ze względu na piękne chmury. Stąd też dobrze jest zrobić dobrą, fajną, ciekawą panoramę, czyli dobrze jest też skorzystać z takich programów, które świetnie łączą te nasze kolejne fazy, jak gdyby, które mają służyć do wytworzenia tej panoramy. Trzeba spełnić pewne warunki, czyli na pewno powinno się pracować na włączonej funkcji manualnej, czyli dobieramy czas i przysłonę i czułość również ręcznie. No i jak zmierzymy tą pierwszą klatkę, czyli tą pierwszą od lewej chociażby, bo tak raczej składają programy do montażu panoram, powinniśmy ją naświetlić według wskazań światłomierza, czyli na przykład jest to 125, 1/125 część sekundy, przysłona na przykład 8, czułość na przykład 100, bo jest piękna pogoda, więc ta czułość wcale nie musi być aż taka wysoka, jednocześnie niższa czułość zapewni nam wyższą jakość obrazu. Musimy pamiętać o jednej kwestii, jeszcze raz powtórzę, że powinniśmy pracować na M ze względu na to, że parametry stałe, które ustalimy na pierwszej klatce, musimy utrzymać jak gdyby do ostatniej klatki, po to, żeby potem program, który ułatwi nam montaż tych klatek, nie miał problemu z połączeniem tego. W przypadku, gdybyśmy pracowali na jakiejś funkcji automatycznej, problem by zaistniał, ze względu na to, że każda z tych klatek skierowana w inną część nieba, gdzie część chmur, część nieba spowoduje, że na przykład wydłuży lub skróci się czas. Stąd też różnice w ekspozycji będą poważne i niestety, oczywiście program ułatwi nam zmontowanie tej panoramy, ale niestety będziemy widzieć niestety połączenia tych zdjęć, ponieważ będą się różniły ekspozycje. Oczywiście, aby wykonać prawidłowo sekwencję taką wsadową, jak gdyby, czyli ilość zdjęć potrzebną do zbudowania panoramy, musimy użyć raczej statywu, ze względu na to, żeby ten obraz był zawsze stabilny i jak gdyby fotografie powstały w jednej linii, bez odchyleń poziomych czy pionowych. Powinniśmy trzymać linię horyzontu równo, jak również to, że każde ze zdjęć, chociaż w jednej trzeciej, powinno jak gdyby najść na siebie, czyli być nałożone. Czyli musimy sobie to troszkę czasami wyobrazić, patrząc przez wizjer, że nakładamy kolejne zdjęcia lekko na siebie. Wtedy program ułatwi nam montaż tych zdjęć w panoramę i nie będzie aż takich problemów z ewentualnymi połączeniami i niestety czasami jest to związane z jakąś obróbką dodatkową w postprodukcji. Będziemy musieli na przykład coś tam wyretuszować lub wyrównać pewne linie, prawda? Także pamiętajmy o tym, że statyw tutaj jest raczej niezbędny. Ponieważ mamy zimową porę, mam dla Państwa tutaj taki tryptyk czarno-biały, który powstał 10 lat temu podczas dużych opadów śniegu. To była dość poważna zima wtedy, więc końcówka naszego bulwaru z pomnikiem. O ile pamiętam, pomnik, który podarowali mieszkańcy Seattle w Stanach Zjednoczonych mieszkańcom Gdyni na końcu bulwaru. Wszystko jest białe, jak widzą Państwo, czyli tak niebo, w którym padał śnieg przed chwilą, bo chyba na moment tylko przestał padać.
wszystko jest oklejone śniegiem, a wszystkie elementy, które były do tej pory kontrastowe, czarne, jak latarnie, tutaj widzicie Państwo w drugim zdjęciu zabawki dla dzieci, czyli te wszystkie takie, nie wiem, poręcze, to wszystko się pojawiło jako czarne, cienkie kreseczki i w tle majaczy kawałek klifu, lasu, Polanki Redłowskiej. No i jacyś tam ludzie w obszarze dalszym i mamy tutaj trzy zdjęcia, które aż się proszą, żeby pokazać je w formie takiego właśnie tryptyku. Bardzo ciekawa forma, byłem zadowolony, pamiętam, z tego zdjęcia, bo ono jest takie bardzo białe, śniegowe. Niby się tu nic nie dzieje, a jednak jest jakiś fajny klimat i takiej ciszy. Mamy też tutaj jedno ze zdjęć, które wykonałem w 2000, nie wiem, chyba drugim albo trzecim roku w Orłowie. Przy przystani tej rybackiej mamy tutaj na pierwszym planie rybaka, który wychodzi zza swojej łodzi chwilę po powrocie z morza. Połów był obfity, no i udało się zrobić to w formie takiej bardzo srebrowej, jakby czarno-białej odbitki z innej epoki, mimo tego, że to jest zdjęcie cyfrowe. Zwracam uwagę na ten rybacki płaszcz, który jest w kolorze fal, jak gdyby w walorze, może fal, nie kolorze. No i pamiętam, że wyczekiwałem na tego rybaka, bo on gdzieś tam się schował za tą łódź, no i w pewnym momencie wyszedł i to był taki moment, w którym udało mi się pstryknąć, no i tak to zdjęcie powstało. Kolejne dwa zdjęcia to są zdjęcia wykonane z bardzo ultra krótką migawką, bo to jest powyżej 1/2000 sekundy w dzień. To są jakieś targi związane z jakimiś łodziami, które się często odbywają w sezonie letnim w Gdyni. To były jakieś takie próby popisowe kajaków, górskich kajaków, co ciekawe, w jachtklubie w Gdyni. No i panowie tutaj, kajakarze profesjonalni, robili jakieś takie przewroty, gdzie znikali nam pod wodą, że pokazywali nam jak gdyby tylko dno tego kajaku, czyli te przewrotki słynne, takie na górskich rzekach, to się stosuje. Moment wyłonienia się takiego kajakarza, no, udało mi się uchwycić w momencie, gdy dosłownie w ułamku sekundy wyłonił się z tej wody i przez ultra krótki czas woda opadająca tutaj z tego kasku, no, pokazała nam się w formie takiej ciągłej, jak gdyby, czyli świetne połączenie jak gdyby głowy tego śmiałka z wodą. Ciekawe efekty, rzadko spotykane, trzeba po prostu sobie upolować takie sytuacje i uprzeć się i spróbować zrobić. Tutaj mamy bardzo krótką migawkę również, to jest Gdynia plaża, to są jakaś operacja żagiel, przy okazji są chyba jakieś pokazy i tutaj z tego co pamiętam to Adam Małysz za kierownicą tego samochodu, no, robił taki popis jak gdyby na plaży i udało się przy krótkiej migawce zarejestrować to, co wyprawiają koła z tym piaskiem plażowym. Z tyłu mamy ludzi i taka bardzo gdyńska, to zdjęcie jest ze względu na charakterystyczne również budynki. No, rzecz taka raczej niepowtarzalna, trzeba po prostu być w odpowiednim momencie, użyć odpowiedniego sprzętu i użyć odpowiednich parametrów. I ostatnie zdjęcie z tego cyklu, gdzie możemy się też zabawić w taką grę świateł czy walorów, bo w przypadku tutaj tego zdjęcia ono jest czarno-białe, gdzie ciężko jest naświetlić ciemną część i jasną część, więc trzeba wypośrodkować lub nawet celowo jak gdyby źle naświetlić ten dół, który stał się sylwetowy, a lepiej zarejestrować coś, co się błyszczy, czyli w przypadku tutaj tego nasz wieżowiec Sea Towers. Więc sytuacja jest taka, że bardzo sylwetowo pierwszy plan, aż z tą niesamowicie stojącą postacią człowieka, który tam gdzieś, o widzicie, zamyka nam kadr po prawej stronie, uzupełnieniem w niebie jest ptak i piękny ta architektura tego wieżowca powoduje zamknięcie kompozycji, no i mamy fajne kwadratowe zdjęcie.
Thank you.